Cześć, witajcie w tym filmie Gniazdo Hermetyczne IP66 o nazwie Aqua66 Elektroplast Opatówek. Gniazdo hermetyczne idealnie sprawdzi się na zewnątrz, żadne warunki atmosferyczne nie straszne. Zobaczmy, co tu mamy. Zobaczcie, taka mała kosteczka, wymiary gdzieś 10 na 10 cm. Przeźroczysta klapka, tutaj mamy jeszcze zabezpieczoną dodatkowo folijką, można sobie ją odlepić. Przycisk, zwalniamy, otwieramy kąt otwarcia 90 stopni, gniazdo wyposażone w zaślepki. Tutaj dodatkowo mamy taką osłonę, musimy ją zdemontować. I najlepiej tutaj montować, podłączać urządzenia wyposażone we wtyczkę kątową, zobaczcie. Wciskamy. Możemy sobie zostawić to na stałe i nie przejmować się warunkami atmosferycznymi. Zobaczcie, tutaj jest pod tą klapką jest uszczelka gumowa. Zdemontujmy sobie tutaj górną obudowę. Tutaj mamy gniazdo. Zaciski mamy śrubowe, zobaczcie. Dwa przewody nam tutaj spokojnie wejdą. Czy to będzie drut, czy tulejka typu twin. Bezproblemowo. Mamy jeszcze zaślepki, blaszki i kołki. Do tego za chwilkę przejdę. Tutaj producent nie zastosował żadnych osłabień w postaci jakichś przetłoczeń, żebyśmy mogli sobie wybić otwory lub wywiercić. Mamy tutaj zamontowane już takie zaślepki, od dołu dwie, na dławicę bodajże 13, to jest 20 M20 razy 1,5, zobaczcie, mam tutaj taki dławik, możecie sobie wkręcić. Z gumą tutaj mamy uszczelnione, możemy sobie przewód wprowadzić od dołu lub od góry. I możemy sobie też zrobić przelotowe gniazdo, czyli tutaj wchodzimy przewodem, zasilamy, a tutaj tą drugą dławicą wychodzimy sobie na następne gniazdo. Fajne rozwiązanie. Tutaj mamy od góry, gdybyśmy sobie chcieli zastosować większą dławicę, to też producent nam to umożliwia. Dławica 16, zobaczcie, bez problemu sobie możemy wkręcić. Podstawa gniazda wyposażona tutaj też w uszczelkę, która nam dodatkowo zabezpiecza styk pokrywy górnej z dolnym tutaj korpusem. Uszczelka dość gruba, gumowa. Tutaj mamy możliwość wywiercenia otworów i przykręcić sobie go do ściany. Zabezpieczyć możemy go tymi tutaj zaślepkami lub możemy sobie... Producent nam tutaj dostarcza trzy takie blaszki z wkrętami, zobaczcie. I możemy sobie bez wiercenia tutaj w obudowie zamontować tą dolną pokrywę tego gniazda. Mamy tutaj raz, dwa, trzy takie miejsca na te blaszki i gniazdo możemy sobie przykręcić do ściany. No fajne, fajne rozwiązanie. Dobrze, zobaczmy na to gniazdo, jak to tu jest rozwiązane. Widzę, że tu są takie jakieś zaczepy. Jest wkręt. Z tej strony nie ma tu od środka wkręta. Spróbujmy to zdemontować. Czekajcie, tu gdzieś miałem taki śrubokręt. Odkręcimy tego wkręta. Ok. Tu już nam wypadło, zobaczcie. Polec. Dobrze. Tutaj są takie tutaj bolce. Wciskamy te zaczepy. Te bolce, o, wciśniemy. Powinno nam wpaść do środka. Jest. Powiem wam, że konstrukcja jest dość wytrzymała. Skręcamy.
Możecie montować śmiało te gniazda na zewnątrz, w piwnicach, w pomieszczeniach, gdzie jest wilgoć. Także jeżeli podobał się Wam ten film, to zasubskrybujcie kanał. A tymczasem to wszystko. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!